Nazywam się Mateusz i od dziecka byłem dziwny, ale nie wiem dlaczego ludzie tak twierdzili. Mateusz! Nie wiedziałem wtedy co zrobić. Dlaczego wychodzisz z domu nikomu nic nie mówiąc? Nawet nie wiecie jak wtedy mi ulżyło. Moje poranki wyglądały codziennie tak samo. Jak była szkoła, czy weekend, ferie, albo nawet wakacje. Każdy dzień wyglądał tak samo. Musiałem rano zwalić konia. Były wakacje. Nie chciałem jechać z rodzicami na jakiś urlop, więc zostawili mi wolną chatę. Mogłem robić wszystko. Witam. Nazywam się Ala. Mam 17 lat i od 8 lat mieszkam z matką. Insynuujesz, że jestem dziwką? Kiedy ojciec nas opuścił, matka stała się inną osobą. Śmieje się z lwów, które biegają po sawannie. Mamo. Mamo! Zrobimy coś na obiad? Smakuje ci? Sara dobry obiad zrobiła. Na dodatek zaczęła gadać w trzeciej osobie. Były wakacje, więc zastanawiałam się nad pracą, żeby jak najszybciej odciąć się od matki, bo bym tak samo zwariowała jak ona. I znalazłam. Proszę to podpisać. Poszta dla pana. Dziękuję. Do widzenia. A nie miałaby pani może ochotę wejść? Nie powiedziałem wam jednej rzeczy o sobie. Napijemy się kawy, lepiej poznamy. W zasadzie to i tak ta robota była trochę nudna, a on wydawał się całkiem spoko. Nawet go skądś kojarzyłam. Okej. To zapraszam do świadeczka. Mordowałem dziewczyny. Ale może nie jakoś drastycznie. Chciałem poczuć bliskość dziewczyny. Nie wiem, czemu się zgodziłam. Nie wiem, czemu w ogóle weszłam. A, napijesz się może czegoś? Może być sok jabłkowy. Sok jabłkowy, porządku. A co, jak to jakiś psychopata? Proszę bardzo. Dzięki. Bałam się go. Wiem, że się mnie bała, ale nie mogłem jej spłoszyć. Ile masz lat? No bankowo, psychol. 17. O. Tak samo jak ja, a... Powiedz mi proszę, czemu ty pracujesz jako listonoszka? Chciałam... A co jak on? Chciałam odciąć się od narzekania matki. A co? Twoja mama dużo narzeka? Wytłumaczyłam mu wszystko. W zasadzie to mu się zwierzyłam. Nie wiem, ale jakoś
wzbudził we mnie coś takiego, że mogłam mu zaufać. Chyba się zakochałam. Nie wiem, co się stało, ale naprawdę go polubiłam. Był przeuroczy. Czekałem tylko na ten moment. Na ten doskonały moment. Spaliłem się ze wstydu. Co ona mogła sobie pomyśleć? Że chciałem ją przelecieć? Może faktycznie zabić? To jest 5 rano, nie chce mi się z panem tym dyskutować. Do widzenia. Dupek. Kto to był? Szef. O 5 rano mu się zachciało dzwonić. 5 rano? Tak. O tej porze teoretycznie zaczynam pracę. Przepraszam. Za co? Za to, że nade mną siedziałeś? Tak. W porządku. Naprawdę? Co się nie stało? Pierwszy raz poczułem, że nie chcę zabić dziewczyny. Potrywał się we mnie tak jak chyba coś poczuł, to samo co ja. Naprawdę się zakochałem. Nie miałem co do tego wątpliwości. Jesteś tego pewna? A czy on miałbym nie być? Nie wiem. Coś mi nie pasowało. Było zbyt cicho. Wiesz co, może pójdziemy się kawę napić? Ale... Wiesz co, chodź, później się zaskoczę. Jaka kawa? Rozpuszczalna, spana? Wybierz! Zaskocz mnie. W porządku. Nie wiem, co on miał zamiar zrobić. Mieliśmy się całować, a on... Widzisz tamtego? Kto to? Artur. Stracił rodziców w wypadku. Kiedy? Miał chyba jakieś 12 lat, coś takiego. Kurwa! Mati? Co ty robisz? Ja nic, po prostu ten nowy. Co miałem jej powiedzieć? Że przyjechali po mnie, bo zabiłem 4 dziewczyny? Żul, chodzi po ulicy i żebrze. Ściemniał. Musiało się coś stać. Chodź, może napijemy się kawy do kuchni, chodź. Mateusz. No chodź, po prostu. Dzisiaj pierwszy raz się bałem. Patrz, po prostu chodź, dobra? Mateusz, no powiedz mi, co się dzieje. Mati, no o co chodzi? Mateusz. Na ziemię, na ziemię! Wiedziałem, że to koniec. Ktoś musiał zobaczyć ciało na plaży. Znalazł moje odciski palców i tak to się skończyło. A dobrze się zapowiadała moja nowa ścieżka życia. Taki był koniec. Zakochałem się po raz pierwszy raz w życiu. Tak naprawdę. Ale przez własną głupotę to zaprzepaściłem. Droga Alicjo. Piszę ten list, by przeprosić cię za to, jak potoczyły się sprawy. Jak zapewne wiesz z wiadomości, zostałem skazany na dożywocie za 4-krotne zabójstwo. Przyznaję się, zrobiłem to. Zabiłem te 4 dziewczyny. Przyznaję się również do tego, że planowałem zabić i ciebie. Jednak gdy tamtego poranka zobaczyłem cię śpiącą u mnie w łóżku, coś we mnie pękło. Do tej pory doskonale pamiętam każdy kosmyk twoich włosów, mieniący się na złoto w promieniach słońca. Wybacz, że nie było nam dane spędzić więcej czasu ze sobą.
Może wtedy poznałabyś moją lepszą stronę. Mam nadzieję, że zechcesz mnie odwiedzić w więzieniu, bym znów mógł spojrzeć w twoje piękne, bursztynowe oczy. Na zawsze twój, Mati. Shadows do collide, whispers and tongues, your dressing gown awaits for your return. You and I will fall 100 floors to embrace God's honest truth. Kiedy wstawiłeś na Instagrama część pierwszą pod nazwą? Zamknij mordę. Właśnie, miałeś się pytać, kiedy część druga? Ja miałem to wstawić, ale zapomniałem. Ja czekam cały czas na część drugą.